Tylko raz w historii Poznania zdarzyło się tak, że wybory się rozstrzygnęły w pierwszej turze. Mamy zupełnie nową sytuację polityczną. Mamy też nowego gracza na tej scenie politycznej, czyli trzecią drogę, którą reprezentował pan Plewiński. Mamy też w Poznaniu w miarę stabilne poparcie od lat Prawa i Sprawiedliwości. No i też trzeba przyznać, że pan Zbyszek Czerwiński no, poprowadził naprawdę profesjonalną kampanię. Tutaj to było widoczne i stąd taki wynik. 18,1%, 0,1% dla Zbigniewa Czerwińskiego. Jak pan skomentuje swój wynik? Jest pan zadowolony? No bo to już widzieliśmy. Znaczy, oczywiście. Jeżeli te wyniki się potwierdzą, czyli że będzie druga tura i ja w tej drugiej turze zmierzę się z Jackiem Jaśkowiakiem, no to jaki jest komunikat? Poznaniacy dali ci, Jacku, żółtą kartkę. Także w związku 44% żółta kartka. Tak, ja mówię, ale 56% dało ci żółtą kartkę.